Witam was kochani, z kolejnej wycieczki znajdujemy się w Karon, w Tajlandii. Jak już wam mówiłem, przygotujcie się na tą mega wycieczkę. No i co, jestem dzisiaj trzeci dzień, pierwsze dwa dni chillowaliśmy z moim kompanem podróży. No, testowaliśmy trochę lokalne trunki, więc nie było czasu na nagrywanie. Ale od dzisiaj zaczynamy zwiedzanie, kuźwa, pokażę wam wszystko dzisiaj, hotel. O, tu idzie właśnie przede mną Konstantin. No i co kochani, idziemy teraz na jakieś śniadanko, prawdopodobnie do 7-Eleven, coś na ciepło sobie zjeść, żeby żołądki wróciły jeszcze do pełnej formy. Co, potem plaża Karon, na chwilkę pójdziemy wam pokażę co i jak. Ogólnie tutaj jest pora deszczowa, więc wczoraj był taki sztorm, że masakra, cały dzień tak waliło, że tak na dobrą sprawę i tak nie dałoby rady za bardzo wyjść z pokoju. No i co? Zobaczcie, taka tutaj okolica. Pokażę wam mój hotel. Mój hotel znajduje się tam. Punaka Resort. No i co? Widzimy się w 7-Eleven. Zobaczcie, taki płocik właśnie w tajlandzkim stylu. Budda sobie tam jest. A. I chodzimy takimi uliczkami, wam powiem. Tu są głównie jacyś mechanicy tego. Od skuterów, to wiadomo, wszyscy przeważnie na skuterkach sobie jeżdżą, bo jest dużo lepiej niż samochodem. No wiadomo, jak jest pora deszczowa, to trochę słabo. Zobaczcie ogólnie, jaka tu jest bieda. Przecież przychodziliśmy koło pralni, to były takie biedne maszyny, że... O Jezu, tu jakieś toalety, tutaj też. No, a za chwilę będziemy na głównej ulicy. No i co kochani, wchodzimy do najbardziej popularnego marketu w Tajlandii, 7-Eleven. Oh, so good. Look at the prices. I'm just looking for this. Everyone was telling to try this. It's like a sandwich, and it's very, very good. Croissant sandwich. Zobaczcie, takie sandwiche. Po 29 batów, czyli to jest 3 zł z kawałkiem. Tak, jakieś napoiki. Chrupki, chrupeczki. Wybór do koloru, do wyboru. Ale tego teraz nie będziemy kupowali, bo idę jeszcze na spacer. Gdzie? Alkohol możecie tylko kupić w godzinach 11-14 i potem 17-24. Nie wiem, czy tak jest w całej Tajlandii, czy tylko na Phukecie, ale z tego co wiem, w całej Tajlandii są restrykcje, tylko pewnie zależy może od miejsca. W Tajlandii, w jakich godzinach to jest zakazane. Zobaczcie, to są jakieś jaja w ogóle. Red Bull, kuźwa, kosztuje złotówkę, tak? Masakra. Zaraz zawijamy takiego Red Bullika. Muszę się wzmocnić. Cyk. Wjeżdża tajlandzki Red Bull. I teraz są jakieś takie soczki jeszcze, takie cytrynowe, coś widziałem. Ostatnio pnie tutaj tego wtopiłem, to było paskudne wam powiem. Fuj. Kombucha tino. Człowieku, po prostu umysł wariuje kochani, bo jest tyle nowości, tyle rzeczy człowiek nigdy nie próbował. Tyle rzeczy sobie cię chciał spróbować tutaj podczas wyjazdu, że to jest po prostu nieporozumienie. Zobaczcie, macie nawet mleko gold. What are you taking? I want to take noodles, but I don't know which one is not spicy. Hard to say, kurwa. Dobra kochanki, śniadanko w 7-Eleven. Kupiliśmy takie wontoniki. Kosztowały 33 baty, czyli powiedzmy tam niecałe 4 zł, nawet nie 3,50. Red Bullik 10 batów, to jest złoty 10. Jajeczko, to zaraz wam pokażę do czego to jajeczko. Jajeczko kosztowało takie zrobione jak pod ramenik 11. No wodzianka wiadomo. I tu jeszcze mam taki soczek wzmacniający. A tutaj jest główny towarzysz podróży. Taki ramenik kosztował, kurczę, 25 batów, czyli niecałe 3 zł. No i kochani, spróbowałem wszystkiego. Kurczę, porównując z ceną, to quality jest naprawdę przesuper. Te łątoniki są coś i tym pojeżdżasz. Kochani, śniadanko zjedzone, jest godzinka
10:56, czyli w Polsce jest teraz powiedzmy około, no przed 6 rano. Jeszcze testujemy sobie tutaj miejscowego Red Bullka, kiedyś to piłem, ale to było w Europie, więc... Powiem wam bardziej taki syrop na kaszel, w ogóle rozgazowany i dużo, dużo słodszy niż europejski Red Bull. A teraz chyba pójdziemy się wykąpać. No i kochani, zobaczcie, Karong Beach na Phukecie. Chodźmy sprawdzić wodę. No wiadomo, jak mówiłem, słońca za bardzo nie ma, bo jest sezon deszczowy, ale woda jest sztosik. Myślę, że zaraz tutaj zrobimy skok w bok do wody. Pani, czy jest pięknie? Jest pięknie. Czy jest tanio? Jest tanio. Przepiękna, ale już czuję, że jest bardzo słono. Nie wiem, czy głos będzie słychać, ale zobaczcie. Ale prąd też jest bardzo mocny. Super ciepła, super słona, super wielkie fale. Fucking sol. I co, moi drodzy, wracamy teraz do hoteliku. I co, chwila odpoczynku i pewnie ruszamy na budę. A tu zobaczcie, kupiłem sobie jeszcze za 20 batów takie mango już pokrojone. Tu macie, kurczę, 2 złote z kawałkiem, tak? Spróbujmy, jak to smakuje. Co to jest? Powiem wam, niedobre. No i to co wam mówiłem, kochani, ja tutaj jestem właśnie w tym Caron Punaka Resort. I to jest tam wszystko, co naprzeciwko na tej górze. Miałem swój apartament na samym szczycie. I kochani, tu jest wejście do lobby hotelowego właśnie. Tu jest restauracja. Można sobie śniadanka wykupić, ale nie. Lobby lunch. Tak to wygląda. Idziemy na Melexa. No i co kochani, tu do pokoju dowożą takie Melexy, bo jest pod górkę. Można wejść, lepiej schodzić. Nie polecam podchodzić. To jest straszna duchota. Zobaczcie. Tak wyglądają tutaj te apartamenty. I tam jest taki przepiękny widok. To zaraz wam pokażę, jak wejdziemy do pokoju. Tam jest nasz driver. Jak już nas widzi, to zawsze nas chce podwozić. I co, moi drodzy? Ja już jestem. Idę teraz do swojego pokoiku. Oto tam on się znajduje. No i co, kochani, jesteśmy już w pokoiku. Zobaczcie, tu jest wejście, to wam pokazywałem tutaj. O, tak. I wchodzimy sobie. Kurczę, czekajcie, zamknę tylko drzwi. Tu jest łazieneczka, jest wanienka, jest prysznic, nic nie musimy kupować, wszystko żeby są na miejscu. Ubikacja, tutaj takie przybory, patyczki do uszu, wszystko jest. W szafie mamy safe. Patrzcie, o, nawet automatycznie światło zapala. Widzicie, tam są korki. Tu jest safe, ale takich safeów to ja nie, raczej nie korzystam w hotelach, bo to łatwo oszukać system. Parasolki, jakby ktoś potrzebował, bo wiadomo, jest pora deszczowa.
Tak wygląda pokoik. Tu jest łóżeczko, taka szafka, telewizor, biureczko, druga szafeczka i tu wychodzimy sobie na balkon. I zobaczcie, mamy widok na cały Caron i tam jest basenik, na który zaraz się daje. Przy basenie macie też bar, można sobie drineczki zamówić, nie trzeba od razu gotówką płacić, podajecie tylko numer pokoju i jak to się nazywa, dopisują wam po prostu do waszego rachunku. No i druga sprawa, jak wygląda moja podróż tutaj. Za bilet zapłaciłem 2800 zł, jest to około 650 euro. Jechałem z Düsseldorfu do Amsterdamu autobusem. W Amsterdamie przesiadka na samolot. Samolotem tam 7 godzin z kawałkiem do Abu Dhabi. W Abu Dhabi przesiadka 2 godziny. No i byłem na miejscu tutaj na Phukecie. I z lotniska, jak to się nazywa, około godzina drogi. I jestem tutaj. Mieliśmy ogólnie spać tutaj 3 noce, przedłużyliśmy sobie jeszcze o 2 noce, a potem się przenosimy prawdopodobnie na Patong albo gdzieś indziej już. Po prostu wykorzystać to miejsce do granic możliwości i zobaczyć coś innego, bo nie ma sensu siedzieć w jednym miejscu 2 tygodnie i wiecie, lepiej zwiedzać ile się. No moi kochani, przychodzę właśnie koło stacji benzynowej, wam chciałem pokazać ciekawości cenę, jak tutaj wygląda, zobaczcie, oni mają tutaj dużo innych rodzajów paliwa niż u nas, naprawdę nie, to jest jakiś diesel taki wypasiony, czyli 45 batów, wypasiona 95-45, ale zwykły diesel kosztuje 33, E20 kosztuje 34 i czyli powiedzmy tak mniej więcej około ceny w połowie niższe niż w Polsce, a za te paliwa premium powiedzmy to jest sporo taniej, ale już taka duża różnica nie ma w porównaniu również do zarobku. Co kochani, chyba widzicie, że dosyć pusto, ale możecie wiedzieć, dać dotację. Amulet dla ludzi, którzy urodzili się w sobotę, amulet, którzy urodzili się w piątek. I tak każdy dzień tygodnia jest i możecie wrzucić jakieś baty na Buddę. Święte dziecko, tak? Zobaczcie. Tak to wygląda tutaj. Tu na pewno wtedy wszędzie są stragane, ale te kolumny są w ogóle tak przepięknie zrobione. Ja tam nie będę wchodził nawet, ale takie węże. Z drugiej strony są większe, tutaj nie będziemy wchodzili. Teraz widać, że to restaurują czy coś. No widzicie, wszystkie napisy są w języku tajskim. Nie wiem, czy jest to. Ale są ogólnie tutaj w środku płatki róż. Nie, to są petardy, sorry, jakby tu petardami szczerze. Znaczy taki tutaj brzydol tajski. Nie, naprawdę o co chodzi. I zobaczcie te węże, jakie super wyglądają. Naprawdę są fenomenalne, nie jestem do środka, będę mógł wejść. Ale zobaczmy, zobaczcie, jest taka kurczę wilgotność, ja chodzę cały zapocony, nie jest jakoś, znaczy, no jest ciepło, jest ponad 30 stopni, tak, ale nie ma w ogóle praktycznie słońca, jakby się zaczęli. Teraz może tam się troszeczkę przebija przez chmurki, no ale ogólnie nie ma tego słońca. Tylko ta wilgotność nas zabija, widzicie, nawet wam za bardzo tutaj nic nie opowiem o tym. No bo wszystkie napisy są po prostu w języku tajskim. Ale zobaczcie, niby tak wszystko zrobione w takim stylu starodawno tajskim, a kurczę są okna z PCV. To chyba trochę coś in halo, co? No ale ogólnie wygląda wszystko stosik, a tam jakiś chyba Budda sobie jedzie już na słoniku. No i co kochani, jesteśmy teraz w tajskiej knajpie, zamówiliśmy trochę żerełka. Wjeżdża sobie Chang na start. Pełna szklaneczka lodu z limoneczką. Zamówiliśmy trochę jedzonka z kostą, żeby się podzielić wspólnie. Ja mam pattaya, on ma pattaya, mamy takie różne jeszcze frykasiki, żeby się raczej podzielić. Zobaczcie, jak to tutaj tak wygląda. Potem wam wpiszę lokalizację w opisie, ale myślę, że będzie smacznie. Zróbmy kurwa. Opa.
Panie Wikołaj Bryszy wystawił kasę łateczka, 80 batów i 5 sajgoneczek kosztuje bodajże 95 bacików. So, let's try. Wyjechało kochanie reszta, taka fasolka z czosnkiem, ze szpinakiem, z chili. Też bodajże 95 batów, taki pad thai, 120 bacików. Spróbujmy tą sajgoneczkę dalej. Jest pyszna. I sałatka papaje. Też jest przepyszna. Pad thai z krewetką. To chyba w sumie na razie najgorszy. Spróbuję jeszcze to. It's like we order for 5 people, Mr. Martin. Thank you very much, bye bye. Dobra, kochani, jedzonko skończone. Zapłaciliśmy 843 baty za to wszystko, co było na stoliku, co wam pokazałem, plus dwa piwka. Jesteśmy obydwoje wypchani pod korek, a tak to wygląda, zobaczcie. Mama Jean w Caron na wylocie na Patong. Masakra, jesteśmy tak przeżarci, że musimy iść na jakiś spacer, żeby do siebie dojść, bo jest grubo.